Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj będziemy mówić o potęgach i podstawowych działaniach na potęgach. Od razu, bez dłuższych wstępów, zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj prawa działań na potęgach. Oczywiście to też jest kwestia przypomnienia, bo myślę, że to wszystko już wiesz. Kiedy mamy a do x razy a do y, czyli ta sama podstawa, tak, bo tą liczbę nazywamy podstawą potęgi, a tę liczbę nazywamy wykładnikiem. Ok, no czyli kiedy mamy mnożenie dwóch tych samych potęg o różnych wykładnikach, to wiemy, że podstawa jest tu tutaj, a wykładniki dodają się. To jest pierwsza reguła. Działa to oczywiście też w przypadku dzielenia na tej samej zasadzie, że a do x-owej przez a do y-owej, czyli podstawa wciąż jest taka sama. W tym przypadku wykładniki się odejmują. To wynika oczywiście z tego, że tu jest jakby a do y w mianowniku, a to możemy osiągnąć przez ujemną potęgę, czyli 1 przez a to jest inaczej a do minus pierwszej. To jest oczywiście zasada, dzięki której też mamy to dzielenie, że ujemna potęga po prostu powoduje nam odwrotność tej liczby, czyli a do minus drugiej to jest 1 przez a kwadrat i tak dalej. To minus tutaj powoduje, że wpisujemy 1 i podstawa wędruje nam do mianownika. No dobra, a teraz jeżeli nie mamy tej samej podstawy, ale wykładniki są takie same, czyli a do x razy b do x. W takim przypadku możemy niejako wyrzucić ten x za to mnożenie, za ten iloczyn, czyli zrobić po prostu, że to jest ab i całe ab jest podniesione do potęgi x. No i znów podobna sytuacja w dzieleniu, czyli kiedy mamy a do x przez b do x, to również możemy to zrobić, że to jest po prostu taki iloraz cały podniesiony do potęgi x. I ostatnia reguła jeszcze, którą powinniśmy znać, to znaczy co się dzieje, kiedy podnosimy coś do potęgi i jeszcze do potęgi, czyli a do x i jeszcze do y. Co się dzieje w takim wypadku? W tym przypadku po prostu potęgi się mnożą, czyli mamy a do x razy y. I jeszcze ostatnia uwaga, żebyś pamiętał, że kiedy podnosimy do potęgi zerowej, to każda podstawa daje nam 1. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.